Witam bardzo serdecznie. Chciałbym zaprezentować mój ul wielkopolski w wersji podstawowej, właśnie w scenerii zimowej. I mamy tam moją dennicę. Tak, porządna dennica opalana. Wszystko jest jak należy, trzcinowe, tak, elegancko. Wstawiamy. Dotykamy tą klepkę z żurkami, tak, elegancką wkładamy, tak. Czy tak to będzie pasować. Teraz będziemy składać nasze super korpusy, tak, gniazdówki. Teraz widzę w spisie treści, będą powstawały ule bardziej kompletne, jeśli chodzi o, ilość korpusów i tak dalej, i tak dalej. No mniej więcej by sobie stał tak. Tak, dynniczka i psówka i wszystko. Wędrujemy, słuchajcie, po kolejny korpus. Tak, elegancko korpusy od środka. Voilà. Tak, mam nadzieję, że filmik w miarę wyjdzie. Bo to jest w scenerii zimowej. Tak, śnieg ma zaraz zniknąć podobno. Tak, o, udało się ustawić, jest w miarę. O, że pasuje, go trzeba go jeszcze go trochę obnieść, bo on jest tak śmietków, syfków, dlatego to też jeszcze nie robi trochę różnicę wizualną. I do tego chyba najgłówniejszy element. Czyli ten daszek trzcinowy, pasujący, także trzeba iść, słuchajcie, po zmiotkę, tak? Elegancki, słuchajcie, ul. Prezentuje się po prostu jedwabiście. Nic dodać, nic ująć. Tak. Trochę wiadomo, nie? Się zawsze od tych moich, słuchajcie, oprochów to się trochę uświni, ale później jak go już wiatr owieje i w ogóle te śmietki jeszcze z niego podpadają i tak dalej, można obmieść, można oczywiście je w jakiś sposób malować sobie, tak? Trzcinę też można malować, żeby to wody od zewnątrz nie dostawało, nie? Taką jakąś gęstszą farbą można kupować i też będzie dobrze. Tak, o, mamy piękny ul trzcinowy, nic dodać, nic ująć, więc zawsze, o, tam zawsze je trochę tak krzywaśnie, żeby jeszcze pokazać walory tego szczytku właśnie, tak? Są bardzo ważne według mnie szczegóły, które tworzą, że ten ul jest taki, a nie inny. I to i było to wszystko. Gorąco zachęcam do czy to samemu robienia, czy to po prostu zamówienia sobie u mnie ula. Ja widzę, że no mam tych trochę zamówień, ale to można sobie zapisać się. Na podstawowe wielkopolskie oczywiście nie. Jest szansa, że to powstanie dużo szybciej. Czym większe dziwadła, tym po prostu no trzeba myśleć u mnie w ten sposób trochę tak, że nie ma u mnie czegoś takiego, że ktoś chce na jakąś datę i coś. Tak, no ciężko się ze mną umówić na takie coś. To po prostu trzeba się zapisać w kalendarzu i czekać. Nie? I uważam, że taki ultusz nie ma znaczenia, kiedy my go dostaniemy. Tak, my sobie go przyszykujemy i tak dalej. Do sezonu i w ogóle i wtedy, nie? Jak się uda go zdobyć, to taki już będzie. Tak, więc po prostu ja tu działam z tym wszystkim sam, tak? Ja sobie muszę wszystko sam porobić i to po prostu te ule to jest taka misterna praca. Według mnie. Wtedy one będą takie jak na przykład ten, tak? Wielkopolski, konkretny ul. Słuchajcie, ja je zawsze tak w miarę miotę, żeby to jakoś to było, tak? I życzę wszystkim, słuchajcie, miłego dnia,
Zaraz go tutaj pakujemy do auta. I życzę powodzenia. Dziś albo jutro kolejna osoba może czekać na telefon. To tak jak z radia. Może czekać na telefon. Może to trafi na niego. Że Patryk robi jego ul. Już, nie? Fajnie? Fajnie, zobaczymy, nie? Te zamówienia cały czas są, więc to ja już to wiem, że to ja będę w tym roku robił więcej, bo ja będę więcej trzciny sobie natnę, że będę robił całe lato ule, ale no tak, nie? Maty się starał na bieżąco robić i to niech są maty, tak? Na bieżąco ładnie, ale ta całe ule to jest misterna praca i ja, nie? One muszą być takie właśnie, ładniusie. Tam trochę kory zostawiłem, ale to dosłownie kapeczkę, więc ona na sam początek będzie, kiedyś odpadnie i to nic temu ulowi, nic się nie stanie. Nie, a teraz robi właśnie ten swój efekt. I to było to wszystko i życzę miłego dnia.